okresie poprzedzającym wybuch I wojny światowej na terenie Żywiecczyzny rozwijały się liczne organizacje niepodległościowe. W momencie zaistnienia potrzeby odpowiedzi na wezwanie do walki o wolność i niepodległość, znaczna grupa stanęła w pierwszym szeregu, biorąc czynny udział w działaniach wojennych. Walczyli w różnych armiach, najwięcej w austriackiej. Pozostawili swoje często młode życie daleko od domu. W hołdzie ofiarom I wojny światowej społeczeństwo Gilowic postawiło pomnik, na którym wymieniono 39 osób, które poległy na frontach I wojny światowej. W Gilowicach przed ośrodkiem zdrowia przy ulicy Krakowskiej nad brzegiem rzeki Łękawki znajduje się obelisk poświęcony pamięci 9 więźniów z KL Auschwitz powieszonych podczas publicznej egzekucji w dniu 2 marca 1944 roku. Powodem egzekucji było zabicie przez partyzantów w dniu 2 lutego 1944 roku dwóch żandarmów w Ryfałdzie. Zwłoki pomordowanych wywieziono do Oświęcimia.